Dzień dobry, tu ja mówię. Ten kadr to na pewno Państwo poznajecie. Tu już jesteśmy całkowicie w domu, ściślej w Biskupinie, w siedzibie największego internetowego hejtera ruskiej onucy, przynajmniej jeżeli chodzi o Biskupinie i okolice, bo konkurencja w tej dziedzinie, również w tej dziedzinie jest spora. To białe takie, co tam rośnie, coś urosło w czasie urlopu chyba, który mnie wykończył i wymęczył całkowicie. Mam nadzieję, że nie jest to kalina. Proszę Państwa, ja jestem trochę biedny, bo z jednej strony dostaję po głowie za to, że ciągle gadasz o tym samym, a z drugiej strony dostaję po głowie za to, a czemu nie gadasz o tym samym. Przecież mamy wielki temat pod tytułem wypłata odszkodowań dla ukraińskich dzieci, ukraińskich kobiet, a ty się zajmujesz jakimiś tam Krzyżakami, Częstochową, czy śniętym Leszczem w Odrze. Proszę Państwa, króciutkie wyjaśnienie, zanim przejdziemy do rzeczy, a przejdziemy do rzeczy i to tak konkretnie, to jest uległ i specyfika udzielania się w przestrzeni publicznej. No jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony jedno, mnie nie interesuje bicie piany wokół jednego tematu. Natomiast jeżeli się pojawiają rzeczywiście konkrety, które zasługują na komentarz, taki komentarz, który by dla mnie nie był cierpieniem i nie byłby produkowany na siłę bez jakiejś wewnętrznej czy racjonalnej potrzeby wygłaszania komentarza, a dla Państwa nie był jeszcze większą katorgą, czyli wysłuchanie takiego odcinka Polskiej Chaty wiązałoby się z różnymi rozstrojami nerwowymi, nie wykluczając rozstrojenia żołądka. Dlatego staram się unikać gadania w kółko o tym samym, tym bardziej, że gdy nie ma nic nowego do powiedzenia. No ale tym razem, proszę Państwa, coś nowego do powiedzenia, o dziwo, miał pan minister Dworczyk, pseudonim e-mail. Proszę Państwa, tylko ja wiem, ile mnie to zdrowia kosztuje, ale postaram się do tego tematu podejść na spokojnie. Do jakiego tematu? Do tematu wypłaty odszkodowań ze strony polskiej strony, polskiego rządu, nas wszystkich obywateli, bo to przecież nie jest żadna tajemnica, że państwo własnych pieniędzy nie ma, a utrzymuje samo siebie, no i w teorii porządek z pieniędzy naszych podatników, obywateli, no ludzi po prostu, Polaków. Proszę Państwa, dwa poziomy tych wypłat. Po pierwsze, dzieci, które straciły rodziców w trakcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Proszę Państwa, zawsze tragedia, no zawsze tragedia, obojętnie w jakich okolicznościach dzieci tracą rodziców, to jest wielka tragedia. Mam nadzieję, że z tym akurat nikt nie będzie dyskutował. No i druga historia to jest kwestia wypłat dla Ukrainek, ukraińskich kobiet, które przeżyły traumy niewoli, trafiły do niewoli rosyjskiej, z tej niewoli jakimś tam cudem zostały uwolnione, no ale w ocenie polskiego rządu trauma jest tak duża, że należy się za to wypłata odszkodowania. Pierwsza wypłata jest cykliczna, to jest 5000 hrywien dla każdego dziecka, to jest mniej więcej jakieś 650 zł, proszę Państwa, po obecnym kursie. Przy okazji chciałbym podkreślić, że to jest o 150 więcej złotych niż dostają polskie dzieci w ramach 500+. Mało tego, ukraińskie dzieci również dostają te 500+, czyli ukraińskie dzieci plus utrata rodziców zabitych przez Rosjan, nie Polaków. To jest dodatkowo 650 zł, no jeśli chodzi o Ukrainki, które przeżywają traumy związane z rosyjską niewolą, to jest to już, proszę Państwa, 80 tysięcy hrywien, czyli około 10 tysięcy złotych bodajże. Powiedziałem, że podejdę do tego tematu na spokojnie i wybrałem dwa warianty spokojnego rozważenia. O co tutaj, nie, przepraszam, trzy warianty spokojnego rozważenia. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Zacznę od wariantu państwowego, później przejdę do wariantu prawnego, a na końcu do wariantu politycznego, czy aspektu, może bardziej będzie to pasowało, to słowo tutaj pasuje.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o aspekt państwowy, to oczywiście za wszelkiego rodzaju zbrodnie wojenne czy inne zbrodnie, jakie są popełnione w imieniu, jakie popełnia państwa, rząd danego państwa w stosunku do obywateli innego państwa, to tutaj nie ma żadnej nowości, nie ma tutaj żadnych cudów na kijów. No to jest prawo międzynarodowe, funkcjonuje prawo międzynarodowe na tym poziomie, no daleko, żeby nie szukać, to przecież pan Kaczyński po raz kolejny w ramach kampanii wyborczej odpalił temat reparacji wojennych od Niemiec. No więc same reparacje, jeszcze to można w takich kategoriach tutaj traktować, a po części można, to nie jest nic nadzwyczajnego. No nadzwyczajność tej sytuacji, proszę Państwa, polega na tym, że mamy tutaj taką fakultatywność, czy dwuwariantowość właśnie, no bo tak, albo minister Dworczyk tym projektem, a ten projekt jest oficjalnie wywieszony na stronach rządowych, pan Dworczyk zachęca do udziału w nowym pisowskim projekcie, albo pan Dworczyk przyznaje, że Polska jest współwinna zbrodni polegającej na mordowaniu dzieci, rodziców ukraińskich dzieci, czy też dopuszczanie się jakichś gwałtów i innych tortur, które wywołują traumę u Ukrainek. No to jest pierwsza możliwość. No albo pan Dworczyk twierdzi wprost, że Polska jest stroną tego konfliktu, no i to i o zgrozo ustawia się po stronie rosyjskiej tego konfliktu. No inaczej w kategoriach prawnych tego absurdu, w kategoriach politycznych, do której zaraz przejdę, nie da się wymyślić, w kategoriach państwowych. Proszę Państwa, no albo rybka, albo akwarium, jak mawiał Hamlet. Jeśli Polska jako państwo wypłaca jakiekolwiek odszkodowania związane z działaniami militarnymi na terenie Ukrainy, z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i jasno te odszkodowania pozycjonuje, jasno wskazuje, dlaczego one są wypłacane, to tutaj nie ma innych możliwości z punktu formalno-prawnego prawa międzynarodowego. Albo Polska bierze współudział w tej zbrodni, no albo bezpośrednio opowiada w jakiś sposób, w jakim zakresie, to trzeba było pytać pana ministra Dworczyka, gdzie on tutaj taki współudział widzi, albo Polska jednoznacznie opowiada się po jednej stronie konfliktu, czy przyznaje, że ponosi jakąś winę za to, że stanęła po jednej stronie konfliktu i to po stronie rosyjskiej i w związku z tym czuje wyrzuty sumienia i dlatego wypłaca odszkodowania pokrzywdzonym ukraińskim kobietom i ukraińskim dzieciom. To jest aspekt państwowy, proszę Państwa, aspekt prawny. Jeśli dochodzi do jakiegoś nieszczęścia, do jakiejś tragedii, w wyniku której ktoś umiera albo traci zdrowie, no tutaj mamy i kodeks cywilny, i kodeks karny, które też jasno formułują możliwości dochodzenia odszkodowania. No to znaczy, jeśli ja kogoś, jeszcze nie daj Boże, jadąc po pijaku, potrącę i ten ktoś, nie daj Boże, umrze, albo w wyniku tego zdarzenia dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, tak to się w języku prawnym mówi, a w języku potocznym możemy mówić o jakimś trwałym kalectwie, no to prawdopodobnie nie wypłaca się do końca życia. Jestem tutaj na przegranej, straconej pozycji. I to dotyczy różnych aspektów funkcjonowania. Nie wiem, zatrucia ogródku sąsiadowi, skoro już jesteśmy przy temacie rzeka od miesiąca i tak dalej, i tak dalej. No tu też nie dzieją się żadne nowe rzeczy. No, tylko powstaje to samo analogiczne pytanie co do sytuacji państwowej. Jakie winy i jakie grzechy poniosła tutaj Polska, a ściślej mówiąc my Polacy? Proszę Państwa, ja nie wiem, jaki rachunek sumienia zrobił sobie pan Dworczyk. Ja nie mogę też wykluczyć, skoro poszedł tak daleko ze swoimi propozycjami, że on jakiś udział w tej tragedii, która spotkała ukraińskie dzieci i ukraińskie kobiety, ma. Natomiast ja, proszę Państwa, jako sponsor tych wszystkich wypłat, nie czuję się absolutnie winnym. Więc chciałbym się zapytać, w jakim trybie prawnym państwo polskie sięga do mojego portfela. Mało tego, że sięga do mojego portfela, bo ja nie jestem jednym z tych, którzy non-stop krzyczą, że coś tam się dzieje z moich pieniędzy, na przykład jestem niewierzący, a nie mam nic przeciwko temu, aby jakieś w rozsądnych granicach były finansowane chociażby renowacje, odbudowy kościołów. To chciałbym zapytać, już pomijając kwestię
kwestie finansowe. Na jakiej podstawie pan Dworczyk i cała ta ekipa przypisuje mi jakąkolwiek zbrodnię? Proszę państwa, ja nie zabiłem żadnego rodzica ukraińskiego dziecka i też nie dotknąłem palcem żadnej ukraińskiej matki, nie torturowałem jej, nie gwałciłem jej. Więc chciałbym zapytać pana Dworczyka, pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, za co mi wystawiają ten rachunek, to po pierwsze, a po drugie, na jakiej podstawie prawnej obciążają mnie zbrodniami, to ciężkimi zbrodniami, najcięższymi zbrodniami, jakie są opisane w kodeksie karnym, czyli morderstwa, bo tu nawet można mówić o ludobójstwie i o gwałtach. Poprosiłbym o taką odpowiedź, bo wiem, że część, przynajmniej tych urzędników niższego szczebla, dość często tutaj zagląda na kanał Polska Chata, głównie po to, żeby go zgłaszać po różnych instytucjach. Proszę państwa, i wreszcie aspekt polityczny. I tutaj mam największy problem, bo ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to PiS zrobił, dlaczego to władze, dlaczego rząd PiSu to zrobił. Bo, no bądźmy szczerzy, do bólu szczerzy, temat konfliktu na Ukrainie zostaje przykryty w tej chwili praktycznie każdym nowym wydarzeniem, jak chociażby już wspomniane zatrucie Odry. Nie jest to już na pewno temat topowy, znów brutalnie podkreślę, ludzie się tym kompletnie znudzili. A zaczynają wręcz się irytować, głównie takimi sytuacjami, głównie takimi historiami, kiedy nasi ukraińscy goście otrzymują większe przywileje niż my tutaj rdzenni mieszkańcy naszej ukochanej ojczyzny. Nie mam zielonego pojęcia, proszę państwa, dlaczego oni to zrobili. No, tu można się odwoływać do jakichś sztampowych ocen socjologicznych, czyli stracili słuch społeczny. Czyli przegrzali temat, tak jak przegrzali temat z najmodniejszym na świecie wirusem. No, po prostu, kiedy się pompuje jakieś nadarzającą się okazję polityczną, a tutaj też nie ma się co oszukiwać, proszę państwa, to ten konflikt na Ukrainie spadł PiS-owi z nieba, bo gdyby nie to, to byśmy o niczym innym teraz nie rozmawiali, jak o czym zresztą i tak bardzo dużo rozmawialiśmy, o inflacji, kryzysie i tak dalej. Poza tym jednym wyjaśnieniem, że no, panie i panowie z PiSu po prostu przesadzili, nie potrafią powiedzieć sobie dość, to nie mam tu żadnego innego wyjaśnienia. Bo wydaje mi się, no, oczywiście nie dysponuję żadnymi badaniami socjologicznymi, ani nawet nie wykonałem 1000 standardowych telefonów do zmęczonych ludzi, aby się dowiedzieć, co oni sądzą i kto wygra wybory, ale wydaje mi się, że to jest raczej takie wrzucanie granata, nie powiem w jakie środowisko, czy jakieś wręcz wkładanie kija w szprychy i to własnego roweru. Mam na myśli oczywiście tą decyzję o wypłacie odszkodowań dla Ukrainek i dla ukraińskich dzieci. No bo to już nie jest ten czas, to już nie jest ten klimat, to już nie jest ta atmosfera i tutaj wszelkie możliwe kupony polityczne, jakie PiS odciął, one zawsze zostały odcięte. No i teraz to jest chyba tylko dzielenie niczym zapałki na czworo, czy włosa tych kuponów i próba mnożenia zysków poprzez ich rozdrabnianie. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Tak tylko jak potrafiłem, najspokojniej opowiedziałem państwu, co o tym sądzę, patrząc na to z trzech punktów widzenia, ale jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków nie będzie powstrzymywała emocji, nie będzie zaciskała, nie będzie zagryzała warg i nie będzie się gryzła w język, tylko powie wprost, co o tym myśli. Nie będą to słowa powszechnie uznawane za parlamentarne. Dlatego też ci, którzy niespecjalnie kibicują obecnej władzy, to raczej z tej decyzji mogą się cieszyć. Ci, którzy wychodzą z założenia, że grosz publiczny należy szanować, należy go wydawać w sposób racjonalny, no, będą bardzo, ale to bardzo z tej sytuacji niezadowoleni, będą mieli rację. Moje stanowisko jest również takie, chociaż tak jak mówię, nie należę do tych osób, które wychodzą z tego skrajnie liberalnego założenia, że zero podatków i w ogóle co się dzieje z moimi pieniędzmi.
No natomiast ci, którzy kibicują tej władzy, no jak zwykle będą dalej kibicować ślepo i patrzeć na to, że jak mówił klasyk, no władza sobie sama robi koło pióra, no ale to na szczęście już nie moje zmartwienie i myślę, że w większości widzów polskiej chaty też. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.